człowieka na swój obraz, tworząc kobietę i mężczyznę. Bóg popatrzył na wszystko, co stworzył i widział, że jest dobre. W ten sposób niebiosa i ziemia zostały ukończone w całej swojej wspaniałości. Gdy Bóg dopełnił dzieła stworzenia, pobłogosławił je. Wtedy Bóg posadził piękny ogród na wschodzie, w krainie Edenu, a potem przeniósł tam Adama i Ewę, aby go uprawiali. W ogrodzie były wszystkie gatunki drzew, rodzących mnóstwo kwiatów i owoców, doskonałych do jedzenia, i kolorowe pachnące kwiaty, i rozmaite krzewy, wspaniałe dla oczu. A w jego centrum Bóg posadził drzewo poznania dobrego i złego. Bóg powiedział: możecie jeść z każdego drzewa w tym ogrodzie, ale nie wolno wam jeść z drzewa poznania dobrego i złego. W dniu, w którym to uczynicie, umrzecie. I tak mężczyzna i kobieta szczęśliwi spacerowali w rajskim ogrodzie, otoczeni najpiękniejszą roślinnością i łagodnymi niczym baranki zwierzętami. Żyli w harmonii ze sobą i z całym światem do czasu, aż w raju pojawił się wąż. Zbudowali swój dom niedaleko Edenu. Żyło im się ciężko. Ewa urodziła dwóch synów. Pierwszemu dała na imię Kain, zaś drugiemu Abel. Abel został pasterzem. Kain był rolnikiem. Bracia złożyli Bogu ofiary. Każdy z tego, co wyhodował. Bóg był zadowolony z ofiary złożonej przez Abla. Lecz Kain poczuł zazdrość. Owładnięty gniewem i nienawiścią, zabił brata. Przez wieki, które minęły od czasów Kaina i Abla, ludzie rozmnożyli się. Wśród licznych pokoleń coraz więcej było osób, które niestety wzięły przykład z Kaina i stały się przestępcami. Nic więc dziwnego, że kiedy Bóg spojrzał na ziemię, przepełnił go smutek i ból. Jednak prorocy Starego Testamentu, Ezechiel i Izajasz, przepowiadali przyjście Zbawiciela, który zmarzy zło pierwszych rodziców. Kilkanaście wieków później Bóg wysyła anioła Gabriela do miasta Nazaret. Żyła tam skromna dziewczyna o imieniu Maryja. Była zaręczona ze stolarzem Józefem. Przebywała właśnie sama w domu, gdy uświadomiła sobie, że w drzwiach ktoś stoi.
Jezusa na świat, wyszło zarządzenie Cezara Augusta, aby przeprowadzić spis ludności. Tak więc Józef z Maryją musieli się udać do Betlejem. Gdy przybywają do miasta, okazuje się, że wszystkie gospody są zajęte, a jedyne wolne miejsce to stajnia. Rodzi się dzieciątko, Jezus. W rogu zimnej stajni Maryja wzięła swojego pierworodnego syna, owinęła go w pieluszki i położyła w żłobie. Ciałem i zamieszkało między nami.